trzeba było kilka młotów sprzedać i poszło. Takie łożysko tutaj jest, dodatkowe, podporowe. I ono jest tutaj osadzone w tym miejscu. I to powinno wyjść na aucie, wtedy bez problemu by się wyciągnęło skrzynię. No to teraz sobie przejdę do montażu nowego sprzęgła. Sprzęgło mam komplet Saxa plus łożysko SKF-a. Trochę tak dziwnie, bo miałem kiedyś kupiony komplet też od Saxa i paczka mi po prostu spadła gdzieś na ziemię. Docisk się skrzywił, nie było tego widać, ale jak się założyło na auto, to nie dociskał jakby na całym obwodzie tą samą siłą. To sprzęgło się nie dało ustawić i tak krzywo nawet chodziło. Dlatego kupiłem sobie docisk, tą starą tarczę miałem, no to mam tarczę i dokupiłem łożysko z SKF-a. I to łożysko w porównaniu z tym SKF-em to też się wydaje niebo a ziemia jakościowa. Kupiłem sobie też taki sprzęt do ustawiania tarczy sprzęgła. Zawsze to robiłem jakimiś końcówkami z flomastrów czy czymś podobnym. Stwierdziłem, że można wreszcie zainwestować w coś porządnego. Zobaczymy, jak to się spróbuje. Tak to wygląda w środku. Teraz sobie odtłuszczę koło zamachowe i za chwilkę przejdziemy do montażu. Sprzęgło i docisk sobie też już odtłuściłem. I teraz to magiczne urządzonko. Magiczne urządzonko działa tak, że ustawiamy sobie docisk, to wkładamy do środka, zaciskamy, ono się wtedy zaciska na tarczy sprzęgła i teraz centrujemy sobie docisk. Aha. I wszystko fajnie, tylko nie do tego sprzęgła, bo ten stożek mi tutaj nie wchodzi w słoneczko. Aj, bo się technologię sobie kupić. Wiem, że kiedyś robiłem to bikowską skówką z flamastra, ale mam tutaj takie własnoręcznie robione urządzonko. Kawałek rurki sfazowany. Na tej taśmie się opiera tarcza sprzęgła i to wystarczająco dobrze centruje. Tak. I tak. I mamy wycentrowane. Teraz śrubki od sprzęgła, trochę kleju do gwintów i skręcamy. No i teraz nasz szczypień centrujący trzeba wyciągnąć, jak się uda. Proszę bardzo. Do docisku była dorzucona taka tubeczka smaru. To zapewne było do smarowania tego miejsca, ale mam to łożysko ze SKF-a, które ma już smar nałożony na łożysko, więc wykorzystałem sobie do przesmarowania tych tulejek. No to teraz jeszcze zostało łożysko zamontować. Można zakładać. Modlić się, żeby plecy nie pękły. Siedzi. To teraz tylko poskręcę. No to skrzynię, rozrusznik mam przekręcone, linkę założoną. Oczyściłem sobie tutaj śrubę od masy i użyłem cynku w sprayu. Nigdy tak nie robiłem, żeby w ten sposób zabezpieczać elementy elektryczne, ale powinno się to sprawdzić, bo według producenta w tej końcowej warstwie jest 90% cynku, czyli no praktycznie tak jak ocynkowany element. Tak samo sobie zabezpieczyłem to koluszko, bo nie mogłem znaleźć takiego dużego. I teraz można powoli sobie wszystko tutaj popodpinać. Przewody, linki od licznika i tym podobne.
Zaraz wam pokażę, jakie cudeńka przychodziły. To jest stara Półoś. A tu mamy nową. Ach, aż żal montować w takie nieodnowione nadwozie. Na nadwozie też przyjdzie czas. I tu druga rzecz. Wahaczyk stary i nowa sztuczka. To możemy w sumie składać już chyba wszystko do kupy. No to ta strona jest już względnie złożona, tam jeszcze zostaje rozprężyć tą sprężynę, ale to po złożeniu drugiej. A do złożenia drugiej potrzebuję wymienić sobie tą poduszkę. Nową już kupiłem, różni się trochę, ale mam nadzieję, że będzie pasować. To już powrotu nie ma, rozumiem. Czyli poduszka też już była totalnym trupem. Jakbyście chcieli wiedzieć, jak wprasowałem tą poduszkę, to w taki sposób. Rozkmińcie to. Musiałem starą ramę użyć, podnośnik pneumatyczny i dopiero mi się ją udało wcisnąć, bo takim zwykłym ręcznym miałem gdzieś taką praskę zrobioną małą do gięcia rur. No i ona ma chyba 1,5 tony i zabrakło tej 1,5 tony. Dopiero 2,5 tony ruszyło tematem i to tak było widać, że już na samym końcu ciśnienia poszło. Dlatego najwyższy czas zrobić sobie prasę hydrauliczną. No i tak wygląda wprasowana poduszka. Zakładam teraz łapę i będziemy składać drugą stronę. Tutaj mam nową drugą Półoś. Jedno co mnie martwi to to, że ma większy przegub. Mam nadzieję, że spasuje. Zawiecha poskręcana. Zakładam sobie teraz już letnie koła. Jeszcze tam amortyzator później dokręcę, jak postawię samochód na kołach. No i sprawdzimy, czy to sprzęgło działa. Jeszcze jedna rzecz, dekielki sobie wyciągnę, żeby dokręcić Półosie później. Odkręciłem sobie tutaj korek kontrolny. Do tego poziomu ma być olej w skrzyni. Na razie nie zalewam oleju, bo gdyby się okazało, że ze sprzęgłem coś jest nie tak, to nie trzeba będzie dwa razy zalewać, spuszczać. Dopiero jak sobie sprawdzę, czy mi sprzęgło działa, to zaleję skrzynię olejem i się nic nie stanie przez te 10 metrów, które przejedzie. Felgi są z GTI-ka. Nie są za czyste, ale są. Do tych felg mam też inne śruby. One wyglądają tak dość specyficznie. Takie być powinny tutaj. Działa, ale wymaga drobnej regulacji. Tam pod akumulatorem mamy taką wystającą śrubkę i nią będziemy sobie teraz regulować. Tutaj mamy taki koreczek w skrzyni, który zdejmujemy i lejemy. Pierwszy litr wszedł cały i z tej powinno wejść jakieś 0,5 litra. No i pięknie. Nakręcamy.
I teraz półosie dokręcam na 265 Nm. Gra. Zaklepujemy, żeby się nie odkręciło. Jeszcze szybka zmiana tylnych kół. Skończony jestem, padnięty, jest już środek nocy, a jeszcze muszę zrobić parę ładnych kilometrów tym, co złożyłem. Mam nadzieję, że wszystko dobrze skręciłem. Raczej tak, ale przekonacie się, jak nie będzie następnego filmu, to znaczy, że nie. Możecie dać znać, czy chcecie w ogóle oglądać takie daily naprawy, czy to jest dla Was interesujące. Tutaj się trochę śpieszyłem, nie miałem czasu tak wszystkiego pokazywać, ale dużo rzeczy takich się przewija, więc mógłbym nagrywać też i takie filmy. Przypominam też, że uruchomiłem wspieranie. Jeśli chcecie, to możecie zaglądać pod filmem. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie, trzymajcie się, szczała!